Przed nami 10 dni przygód, o których nie mamy pojęcia. Za mną jest 17 osób i lecimy na wyjazd kamperowy. Nie widzieliśmy jeszcze kamperu. Wiemy tylko tyle. Jedziemy przez całą Europę, będzie trwało to 10 dni. Jesteśmy podzieleni na, nie wiem, 4-5 kamperów. W sumie zaraz się dowiemy reszty. Będą jakieś wyzwania, ja nic nie wiem. Jestem totalnie jako uczestnik, tak samo jak wszyscy. Cały wyjazd to jedna wielka gra terenowa z łączną pulą na 100 tysięcy złotych. Przed nami są 4 kampery, którymi będziemy się ścigać po całej Europie, rywalizując ze sobą w 4 grupach, do których właśnie wybierzmy ludzi. Pierwsza grupa to Fris, Weronika, Przemek, Pro i Kasia. I stańcie sobie może tutaj, dobra? Wygrani! Nie wiem jeszcze czego, ale na pewno wygramy. Mamy Kasię. Kasia pewnie coś wie, co nieco. Ja właśnie nic nie wiem. A ja też właśnie, bo my z Kasią mamy podobną... Mówi tak przy innych, zaraz będziemy. Się nie my z Kasią po prostu... Karol w tej grupie jest kapitanem, bo to jego kanał, dlatego, nie? Dobra. Druga grupa to grupa naszych gości, czyli twoje 5 minut. Miku, Kinga, Asia, wyznaczcie kapitana. Kapitan będzie podejmował kluczowe decyzje, czyli będzie miał ostatni głos. O skurde, dobra, ja to jest mocne, bo dowiadujemy się w ogóle troszkę, co będzie mogło się dziać. Jakieś komisje, jakieś coś? No. Trzecia grupa to nasze dwie pary z Genzi. Ale ty my tu! Pary, tam będzie dużo emocji, bez szans. Tak. Grupa czwarta, czyli Fausti, Natalia, Bartek i Tom. Michy będzie odgrywał bardzo ważną rolę teraz w tym wyjeździe i nie ma pojęcia jaką. Byliśmy gotowi, by zacząć naszą grę terenową. Wylosowaliśmy nawet kampery, ale jeszcze zanim wyścig się zaczął, nie miał to aż takiego znaczenia, ponieważ... Chciałbym, żebyśmy co 100 km się wymienili kamperem, żebyście poznali wszystkie, dobra? Okej. Tutaj po konsultacji z moją drużyną jako kapitan wybieram ten kamper od... Czyli to z Rolls-Royce. Tak, przy najlepszym... Tak. Wiedziałem, pełna integra. Lecimy! Prawie posadzony nawet, zobacz. Napoje ekipy! Zapraszamy do wszystkich sklepów w Polsce. Łazienka, Kasia, mamy łazienkę. Nie! Operator i no name. Co jest grane? Przecież prześliczny kamper. Kurde, to jest wyro. Trynka czy ten? Truskaweczka? No to ja truskaweczka. Patrzcie, nawet to, mamy telewizor! Co? To jest grane! Ej, to jest klasa największa! Musimy zrobić tak, że nie jest tego kampera na zawsze! Tak! No my po obszernych konsultacjach wybraliśmy tego knaba. Ej, ale jak to się wchodzi? Ten lepszy. Ten po lewej chyba ma połączenie z... No, dobra, Forda. Okej. Wow! Ej, mamy prysznic nawet! Wysuwamy to, cyk. Śpimy wszyscy razem! Na łyżeczkę! Ja chcę w środku! Ja też! Dobra, Kasia! To będzie nasze spadko! Fajne! Ja mam AirPodsy z wygłuszeniem tła, może nawet krzyczeć. Ja też. Jak się umówimy, że wyłączam tło, no to jakby nie będę posługiwał. Ale się jadam, uwielbiam takie klimaty! Ja chyba też coraz bardziej. Ja się mega stresuję, ale patrząc na moją drużynę piękną, to jest fajnie. Tu! Yo! Opluj mi rękę! Dobra, zobacz! Dobra, za dużo! Za dużo! Drużyna, jesteśmy królami. Nie, serio? Zapowiada się kurde mocny sztos. Króle! Jest tutaj full Gen Z, dlatego to wygrywamy. Kamień, papier, kto prowadzi? No, kto wygrywa, prowadzi. No, wygrałem, czyli prowadzę pierwszy, okej. Przez ponad tydzień będziemy żyli w tych kamperach. Jeszcze nie wiemy, w którym dokładnie, dlatego musieliśmy sobie zobaczyć, jak każdy wygląda, jak działa. Wow, elektryczne! Wow, uważaj Wika na łeb! Wow. Dzisiaj musicie je poznać, bo jutro jest decydujący dzień, jakim kamperem będziecie jechać. Ale rozumiem, że dzisiejszą ale może być też tak, że będziemy tym samym. Oczywiście. Nie wziąłem gier. Ktoś wziął jakieś gry? Daj nie będzie werka czasu na żadną grę. To będzie jedna wielka terenowa! To jest wasza wyprawka. Macie tutaj rzeczy, które będą potrzebne w trakcie przejazdu. Fajnie, fajna to wyprawka. Widzowie, uśmiech. Jeszcze 3 kamper na tym wyjeździe, tyle powiem. Nie pozwolę na to, żeby tutaj był taki syf jak w domu czasem. Po ponad godzinie nauki obsługi kamperów byliśmy gotowi, by ruszać w tą przygodę. Jazda w nieznane, nic nie wiemy, nie wiemy gdzie jedziemy, nie wiemy co będziemy robić, nie wiemy jakie będą zadania, ale jedziemy. Odjeżdżamy!
Moi drodzy, do wszystkich Biedronek w Polsce trafiły nowe donuty ekipy z taką czarną polewą i z dwoma smakami w środku, co jest mega fajne, bo macie i truskawkowy, i wieloowocowy smak, więc można się podzielić z kimś, jak ktoś lubi ten, ktoś lubi bardziej tamten. No i oczywiście polewa ze strzelającym cukrem na samej górze, no przepyszne są, więc zachęcam was do kupowania i próbowania. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli już spróbujecie, czy wam smakują, ile kupiliście, czy całą pakę, czy dwie. Zobaczymy. Ej, ale to jest krążownik, ja dupia! Przygoda! Przygodę! Ale to zgrywa, nie wiemy gdzie jedziemy! Ja pierdolę! Taka dynamiczna zmiana biegu, że coś tutaj się odkleiło delikatnie. Działa. Przemek Disco Polo! Proszę zostawiać na górę. Będzie 100 tysięcy łapek w górę i Przemek tworzy piosenkę Disco Polo! Jesteś tu, a jakby nie było. Macie jakieś prognozy, gdzie zmierzamy? Tak, mamy, ponieważ jedziemy na zachód Polski, no to oczywiste, że jedziemy do granicy z Niemcami. A jak Niemcy, to bardzo blisko jest Szwajcaria i to jest jedno z moich takich małych marzeń. Bo ja sam mówił, że będzie cieplej niż w Polsce. Szwajcaria jest mocna, ale ja jednak liczę na to, że potem jedziemy do Francji. No i to wrócimy za 10 dni opaleni. Włochy. Ja obstawiam, że jedziemy do Hiszpanii. Mam nadzieję, że jedziemy do Holandii. Oho! Wszędzie poza terytorium Polski macie 80 na godzinę, na każdej drodze, nie? Nawet na autostradach i tak dalej. Nie wszystkie dni są wyścigami. Niektóre są, ale większość nie jest, nie? A jutrzejszy dzień to będzie wyścig. Uwaga, prowadzą dziewczyny teraz! Z tymi ojca i syna, ja! Jestem przerażony. Są tu pasy. Zamieniamy się praktycznie identycznymi kamperami. Bo tu też jest automat. Zapraszam, wszystko. Mam jadę, mam jechać? No, wy chyba sobie żarty robicie. Natalka auto, Natalka auto. Gdzie? Po prawej stronie. Jezus, gdyby mnie moja mama zobaczyła, to by oszalała. Ona by mi kazała wracać do domu, bo ty się kopiał. Jesteś na ręcznym. Nie. Tak, był. Dobra. Dobra, dojechaliśmy do jakiegoś miejsca, nie wiem gdzie. Ale fajnie. To było to chyba ostatni tak komfortowy prysznic w ciągu najbliższych 10 minut. Musisz się umyć na 7 dni. Chodźcie, ładnie. Mega ładne łazienki są, serio, mega ładne. Złoto chowane, wika ma tak naprawdę. Tom przyszedł, chciał pożyczyć sodę. Pożyczyć, tak? Tak, dokładnie. Więc mu pożyczamy, trzeba pomagać sobie przeciwnikom też. Ale dlaczego to brzmi tak, jakbyście chcieli to zapamiętać jakoś dziwnie? No, po prostu budujemy sojusze. Aha. Dobrze, 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 dobrze. Tak mi się wydaje, że udało nam się zyskać sojusznika. Przyszedł Tom do kampera. Z Patrykiem tak mu wyraźnie pokazaliśmy, że powinien być wdzięczny za to. A wiecie, co jest najlepsze? Że byliśmy w przyczepie Przemka i ta Polka nie była nawet nasza. Oczywiście, jesteśmy... Przepraszam! Ale to on jest głupkiem w takim razie. Wczoraj mieliśmy dzień zapoznawczy, a dzisiaj zaczynają się już zawody i chciałbym na początku wam powiedzieć, o co będziecie walczyć. Będziecie walczyć o ponad 100 tysięcy złotych. Co chwilę będziecie dowiadywać się o nowych zmiennych, o nowych rzeczach, które będziemy wam wprowadzać nowe reguły. Zaczniemy od pierwszej konkurencji, która będzie za chwileczkę. Wspomnę też, gdzie się znajdujemy. Dojechaliśmy wczoraj do granicy z Czechami, przy której jest kopalnia złota. Tak naprawdę jesteśmy w kopalni. Kopalni czego? Od złota. Więc wy też teraz poszukacie złota. Będziecie zbierać coś w tym rodzaju, takie samorodki. One są w rzece. Przynosicie oczyszczone złoto, które będziemy ważyć na tych wagach. I praktycznie od tego będzie zależeć, kto pierwszy będzie wybierał kamper. Ty zbierasz tak, robisz trochę, dajesz mi, ja robię tak, daję im. Co? Co oni zrobią? Tak, my tu gotowi, patrzcie! O! Nie pchajcie mnie, bo mam same bosy stopy. Ja tu lecę, tu ja mega dużo. Ale Kasia, tu się wszystko zamuliło! Totalnie easy widzę! Ja to ręką wyrzucam. O nie! Nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj! Nie ruszaj, patrz ile tutaj mam tego. Ale bolą nogi, zimna mam puk. Dobra, szczerze? Ręką trzeba. Ręką, ręką! Jebno sitko, nie? Chodzę, dobra, ale... To się śmierdzi gównem. Ej, nie róbcie mi tu mętności. Menadżerka zbierająca wypłatę z Genzy. Raz, dwa, trzy. Tam po lewej pod ciebie. Patrz, duże duże mordo mam mega duże. Stary. To, ej, Karol. To nam daje wygraną, to już tyle. Strasznie dużo chłopaki.
Dawaj mi to tu po prostu, dawaj tu, garściami, bo tam są kamienie, ja tam nie wejdę. Boże, posłuchajcie. Dziewczyny, ja mam placie coś, może... Dobrze, chodź Karol tutaj, szybko! Nie, no dobra, nasz twój wygląda tak, nie jest źle, naprawdę, nie jest źle. Ale mam bocz! Wychodzimy! Ja! O nie! To się wdupiło! O nie! Białym Air Force'em! Kurwa, nie! W ostatnich sekundach! Natalka, wrzucaj zegarek do środka. Wrzucaj zegarek, też jest złoty. Trudno, nikt się nie skapuje, będzie wyrzucać. Dużo co? W rzece było 2,5 kg złota. O, w dupę! Aż tyle, ile wy wydaliście na to wyjazd? Uwaga, ważenie złota! Ważenie złota! Drużyna niebieska. 112 gram. Dobrze, dobrze. Jest! Jest! 82, czerwoni. Brawo, brawo. Ale największe kamienie. Tak, brawo. Więcej warte samoloty. Tak, to jest na wszystko. 50. O, jeszcze. 155. Wyniki są znane, ale okazało się, że to nie tylko kopalnia złota, bo nad naszymi głowami wisiała jedna z najdłuższych tyrolek w Polsce. Wy jako pierwsi będziecie mieć szansę wybrać swojego kampera, jeżeli wszyscy z twojej drużyny zjadą na tych tyrolkach. Za każdą osobę, która nie zjedzie, dodajemy wam 15 minut do startu. Kto jest drugi? My. Dobrze, gratuluję. Proszę bardzo. Dziękuję. Jak to w naturze, im więcej czegoś, tym tańsze. Więc wy mieliście najwięcej, więc nie dostajecie nic. Fajnie. Wy dostajecie 50 euro. Kto był trzeci? My. Trzeci najlepszy mają nagrodę chyba. Tak. Mają bardzo fajną nagrodę. Proszę bardzo. Co? Lecarki. O! Lecarki! Ej, dobra! To są jednak fajne tyrolki! My to wygramy. My to wygrywamy. Są dwie drużyny, które są mega przeciwne nam. Tak. Drużyna szefa, Freeza, i drużyna Jazzy, o dziwo. Ale wiesz dlaczego, Fausti? Bo czują zagrożenie, realne. Tak. Wszyscy uczestnicy wykazali odwagę i zdecydowali się przejechać na Tyrolce. Więc tylko długość naszego przejazdu mogła nam pomóc wyjechać szybciej albo nas spowolnić. Już mogę? Nie wiem, no i k***a było iść, no widziałam, że tak będzie. Si. Ostatnia i będziemy mogli wybierać kamper. Wow. Mam ochotę płakać. Jezu, czy to jest koniec już? Tak, już koniec. Tak? Ja wiem, to było strasznie... Jak było? Już się tu lewie. Jak było? Na górze na przykład bardzo się cieszyłam, a jak dojechałam tutaj, to już... Bo się skończyło, tak? Ja nic nie zrobiłem, nie puściłem, ale linka się urwała. A jak to się ale stało? Ja nie puściłem tego, miałem linkę zapiętą na ręce i linka się urwała, bo ten kij też odzyskał gościu. Więc który kamper jest dla was? Ja wybieram, kochani, Knausa. Musimy zoptymalizować naszą jazdę. Wszyscy we czwórkę możemy jechać tym kamperem, jest węższy. Zieloni byli pierwsi w szukaniu złota, więc jako pierwsi wybierali kamper. Na czas wyścigu organizatorzy zabrali nam również nasze telefony i dostaliśmy specjalny telefon, lecz zablokowany. Zobaczcie sobie, to są wasze telefony. Odblokujcie je sobie. To są aplikacje, do których macie dostęp. Z ulubionych macie numer alarmowy do mnie albo do ekspedycji. Mogliśmy na nim tylko odpalać Google Mapsa i nic oprócz tego, wszystko było zablokowane. Nie używajcie swoich telefonów, zaraz bicie bugów 500 euro, płacicie kary. Słuchajcie, misiaki, jesteśmy pierwszym kamperem, który wyjechał. Dostaliśmy nasz wymarzony kamper i pierwszy opuszczamy kopalnię złota. Mamy kamper, który przejechał dopiero 10 tysięcy kilometrów. No. To jest mamy najnowszy kamper ze wszystkich. Tak. Znaczy nie ma opcji, by się nic zepsuć. Będzie nam o wiele łatwiej, jest w automacie, więc każdy z nas może prowadzić. Dobrze. Czemu ja jadę w drugą stronę? Pojechałam w drugą stronę i nie chcę już dalej jechać. Spowolniłam trochę moją grupę na początku. Nie mogłam się złapać, ale bałam się, szczerze mówiąc, że mi przytnie palce. No nic, trudno. Mam nadzieję, że to jakoś super bardzo nas nie spowolniło. Dla nas czasowo, no jakby nie patrzeć, fajnie, że werka uczniła. Ty go wyzna, graj! Szybko! Minia, dawaj! Jest! Będziesz jako drugi mógł wybrać kamper. I oni wzięli Knausa. Który kamper? Ford. Trochę przypał, bo nam zabrali Forda, automata, czyli tylko ja mogę prowadzić, bo mortalcie się boi. Ale no prędkość! Michał, umijaj go, jedź, no jedź! Nie mamy czasu! On to robi specjalnie! Rozjedź go!
Oj, zablokowałem się tutaj. Nie mogę ściągnąć uprzęży. Nie! Brawo, brawo, jedzie, jedzie! Próbowałem ich zablokować, ale się nie dało, no nic. Musimy się spieszyć. Waszym zadaniem jest dodzwonienie się na prawidłowy numer telefonu na trasie do... No, ja nie wiem, gdzie mam. Do Kradec Kralowe. Zostało rozmieszczone 6 drewnianych tabliczek, na których znajdują się zagadki. Rozwiązanie wszystkich da wam 9-cyfrowy numer telefonu. Po dodzwonieniu się dowiecie się, jaki jest następny cel waszej podróży. Został ten? Tak. Dobra, bierzemy najlepszego kampera. Rolls Royce'a. Jest. Jak wszyscy będziecie, to ruszacie. No więc kampery zostały wybrane. Zieloni wybrali Knausa, kampera w automacie, który dodatkowo ma najniższy przebieg ze wszystkich. Niebiescy wzięli Forda, również w automacie. Drużyna czerwona wybrała, my go nazywamy Rolls Royce'a. Jest to bardzo duży kamper, ale jest w manualu. No a dla żółtych został najstarszy troszkę kamper, czyli No Name, który niestety dla nich, ale ma manualną skrzynię biegu. Został No Name i to jest manual, czyli 5 godzin jazdy albo ileś 8 przez jednego kierowcę. Poniżej lista współrzędnych, na których znajdują się zadania. Proszę Państwa, 15 minut. O, jest, pierwsze miejsce. Pierwsza tabliczka. Dzień miesiąc od dania filmu na YouTubie, gdy Ilka rozskoczył z rolki do basenu zaklejonego taśmą. Co jest? I na tym polegało nasze pierwsze zadanie w wyścigu. Znajdując drewniane tabliczki, musieliśmy rozwiązać zadanie na nich, dzięki czemu dostaliśmy kolejną cyfrę numeru telefonu, na który musimy zadzwonić. Nie, możemy kogoś zatrzymać i żeby on sprawdził na YouTubie u siebie na telefonie. Dobra, wiecie co, bo ja się boję, że po prostu zaraz przyjedzie kolejny kamper, to oni podbiegną. O, to my też się chcemy, my też się zatrzymamy na stację, tam na pewno. Oczywiście, oczywiście, zróbmy to w ten sposób. Dzień, ogólnie naszym zadaniem jest zdobycie numeru telefonu. Po drodze mamy zadania i tak dalej i będą nam dawały po 1-2 cyferki. Kiedy Karol skoczył z rolki do basenu. No ja Karol ma tak łatwo, no co Karol to ma być? Łatwo. Trzeba do kogoś podejść po prostu, żeby nam sprawdził to. Zajebiście. Się. No to daj nawigację właśnie w to miejsce po prostu. Ale dobra, proszę Państwa, z plusu mamy Rudego. Tak, że jesteśmy. Rudego i mamy zajebisty kamper. Zapieprzamy, proszę Państwa, do tych celów, a Patryk w trakcie zapieprzania... No tak. Patryk. No, ale kurde, bo tu wszystko widać. Kania, co ty robisz? Jezu, strasznie śmierdzi. Zakaz srania masz. Nie ma papieru, nigdzie. A nie mogę nic innego do kibla włożyć, bo mamy specjalny papier, który się rozpuszcza. Patryk znalazł ręcznik papierowy, ale niestety nie możemy wrzucać go do kibla. Pakuję do woreczka i rzucimy na pierwszym przystanku, który będzie za 5 minut. Dostaliśmy współrzędny na telefon i teraz jedziemy na pierwsze miejsce, mamy minutę. Dobra, pierwsza tabliczka! O stary, jak... To było w pierwszym sezonie ekipy. To to wie, stary. Ale to dzień miesiąca dodania? Dobra, jedźmy. Jedźmy do drugiego. Żaden polski numer nie zaczyna się na 1, ani na 2, nigdy. Jest na 8, 5, jest na 6, 7. Jest na 5, na 7. Nie, ale to będzie ciężkie, bo... Tam był dzień miesiąca, tak? Dobra. Czyli będzie na przykład 5, więc 5-5. Zapisz w prawdopodobniku, że może być. Na pewno może być 5-5, 6-6, 8... 8-8 jest bardzo popularny początek. Ale jaki to dzień? Myślę, że nie jesteśmy w stanie tego... Kochani, minuta do pierwszego punktu! Przygotujcie się do zrzutu! Podjeżdżam... gotowy! Nie chodzi mi o twoje gówno w ręce, tylko chodzi mi o wyjście z autobusu. Numerologia określa cechy charakteru człowieka na podstawie daty urodzenia. Jesteś bardzo żółtego. Ja pierdzielę. Jesteśmy w drugim miejscu, druga tabliczka, bardzo blisko. Tak naprawdę naszą taktyką jest to, że znajdziemy jakąś dobrą duszę, która po prostu nam pomoże to wszystko wygooglować. No nie mamy takiej wiedzy na temat Wójta Łukiego i na temat Daily Karola. Numerologia określa Owena. Jaka jest liczba Wójta Łukiego? Dobra, jedziemy. 08, 06. Ogarnęliśmy, podeszliśmy do pana w kantorze. Łuki, po prostu jak Łukasz, w skrócie. Natalka działa swoją magię. 8 czerwca. My powiedzieliśmy... 8-5. Dobra, wydaje mi się, że to się robi tak. Chyba nie wiem, ale tak się dzieje. 8-6-14. 10. Czyli Łukasz jest jedynką? No to łatwo to obyć. Ja jestem jedynką. Poczekaj, jestem jedynką. O, obyć na podstawie swoim. Ja jestem też jedynką. Czyli pasuje. Tak. Tak. Czyli jedynka. Czyli mamy, dobra, czyli jedynka. Zieloni i niebiescy szukali odpowiedzi w telefonach innych ludzi, a za ten czas czerwona drużyna nadrobiła trochę trasy. I teraz proszę w wyszukiwarkę, jakby mógł pan wpisać freeze. I musimy zobaczyć datę dodania. No i co, pierwsze dwa zadania będą z głowy, tak? No tak. Tak, super. Widzicie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo nam pan pomógł. Miłego dnia. Ja no, dzisiaj mi jest tylko odpisa i nie mamy
takie zadanie, że musimy znaleźć dzień miesiąca. Niech on pisze Fris, Tyrolka. 30 czerwca, tak? Ja jeszcze sprawdzę tylko datę urodzenia wujka Łukiet. Numerologiczną liczbę, a ja umiem to obliczać, słuchajcie. 1985, czyli teraz... Dziękujemy! Dzięki! Miłego dnia! Dobra, jedynka to jest numerologiczna liczba wujka Łukiego. Ej, 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 to jest nasz kamper! To jest nasz kamper! Nie znaleźli! Nie znaleźli! Dobra, jedziemy. Albo znaleźli, tylko się cofnęli, ale nie. Nie, nie. Tam jest inny kamper, ale tam szybko jesteśmy, chyba że to jest jakiś trudno za nami. To jest nasz, PZ. Niebiescy mają tą. Dawaj, dawaj, zjeżdżaj tam. Zatrzymujcie ich wszystko sprawdzać, po kolei. Dobra, to wy czekajcie tu, a ja lecę tam, gdzie lecę. Bardzo dobrze, zostali właśnie zatrzymani. Tak. Oni zostali zatrzymani. Tak? Dobra, mam liczbę. Nie, nie wolno tak. Ej, nie można to. Dobra, chodźcie, uciekamy. 1982 roku minęło już 40 lat. Ile ludzi w tym czasie wylądowało na Księżycu? Kiedy pierwszy człowiek wylądował na Księżycu? W którym roku? Myślę, że właśnie wcześniej. I że to jest zmyłka i że będzie zero. Zatrzymali go i tak! Dobra, wpisuj stare koordynaty. Ej, właśnie, Wera, dawaj koordynaty. Ja wiem, że wy się śpieszycie, że wy macie jakąś grę terenową i w ogóle, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wiem, wychodzi, jeszcze raz, co pani chce zapytać? Czy ma pan telefon? Mam. A może pan coś sprawdzić, proszę, na... Wiem, ten na Księżyc, tak? Księżyc wstępował w sumie zaledwie 12 ludzi. Ostatni raz poleciliśmy tam w 1972 roku, ale... Co? Tak, bardzo miły pan. Bardziej. Jeszcze nam zostawił swój telefon. Ale pewnie okrzyczał, że pod koła. Ale to dobrze, prawidłowo. I jakby nam pan pomógł tego drugiego. To by było super. Jakby na przykład miał pan telefon albo coś takiego, żeby to sprawdzić. Ostatni raz powiedzieliśmy tam w 72. Czyli zero. No okay. Co zero? No zero, po 82. No czyli mamy już 4 cyfry. 2210. Człowiek był tylko raz na księżycu. Człowiek był jedna ekspedycja, tylko pytanie, ile osób tam było w tej ekspedycji. A pani przegrywa do państwa właśnie w Czechach. La 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 la. Ej, jesteśmy w Czechach! Od jednego do pięciu. Czy od tamtego czasu w ogóle nikt już nie wylądował? Ej, albo czekaj, właśnie. Zero. Poczekaj, zero. Jak brzmi pytanie? Zero. Od 1982 minęło 40 lat. Ile osób wylądowało w tym czasie na Księżycu? Zero. 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 To jest podchwytliwe pytanie, zero! No dwa kampery tam były, a jeden jest za nami. Czyli jesteśmy pierwsi. Ej, tak, pierwsi jesteśmy. Jesteśmy pierwsi. Mamy mega dobry system. Umiemy, skanujemy te kody, nie czytamy na miejscu, skanujemy, jedziemy dalej. Dobra, ja idę szukać. Chodź, Rudy. Masz? Mam, tam było. Piąta i szósta cyfra numeru telefonu. Ile pięter ma pałac? 40. Jeden już 40. Dobra, kolejne koordynaty, no. Jacuzzi, o którym nawijał Kiz, to jest na 42. Obok, na w tym hotelu. Pałac Kultury. Ja nie wiem, czy to właśnie nie jakieś 42, tak szczerze. Cześć, 42 kojarzę. Dobra, to dwie próby, to pisz 42. W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki znajduje się 3288 pomieszczeń. Ile piętr ma pałac? Ty powinnaś wiedzieć, tam studiujesz. Ale ja jestem, no tak, ja studiuję na 12 piętrze, ale nie wiem, czy tam jest jeszcze wyżej, bo ja miałam online. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry dzień. Dzień. Ile piętr ma Pałac Kultury? Chyba trzeci taki kamper. No, jesteśmy trzecim kamperem, no, bo mamy taką grę terenową. Zadania 42. I to jest jedno z nich. Dziękuję przepięknie, miłego dnia. Chyba minę 15 minut. Dobra. Ile pięter ma pałac? Ile pięter ma pałac? On nie będzie wiedzieć. Nie będzie wiedzieć. Jest już w Czechach. Oh no. Ja nie mam telefonu. Czy mogę pożyczyć pani na sekundkę? Tak czy nie? Aha, okej. Okay. Kurde, ale ciężko. Musimy sprawdzić w Google coś. Możemy sprawdzić? Wow! 42 piętro. Ale czekaj, sprawdź. 42. Okay. Mamy! Mamy! Ile? 42. Jazdunia! Oni nie chcą, żebyśmy się zasiedzieli w miejscu. Stajmy w podaniu dużego włosza, żebym się na etui do telefonu, na tego karykaturę. Tylko wy znacie co jest. Dobra, mam hot. Ale to Kasia będzie bardziej wiedziała, bo nawet ekipa to nosi. Ilość postaci w różowych włosach, znajdujących się na etui, ekipa karykatury. Ja i ty. No ty, czekaj, jak coś jeszcze miał w tym różowym? Nie, tylko jak już to czerwone, Krzysiu, no, ale nasz stary. Tak, no ilość postaci w różowych włosach, znajdujących się na etui do telefonu, ekipa karykatury. Karykatury? Musi być albo Karol i Vera, albo Vera sama. No, albo jedna. Albo Karol sam. Dobra, jedziemy dalej do ostatniego punktu i po prostu znajdziemy po drodze. Tak. Gdzieś, gdzie możemy się zatrzymać. Ile liter ma polski alfabet? Do wyniku tutaj 12. A, O, B, C, C. O nie, są. Co? No to jednak nie tak łatwo. Przedzi. Dobra, wysiadać, niech wysiądzie jedno. Jedna osoba i zbieraj szybko. X, Y, Z, Z, Z. 32. Plus 12.
No to końcówka 4-4. No i teraz strzelamy początki, nie? Ekipa. Ekipa. 5-5. 5-5. 1-0. No. 4-2-2-4-4. Ej, to jest freeze, on to ma teraz. No bo on kurde wszystko ogarnia. Teraz chcieli jak najszybciej dobrze do Pragi. Praga! Praga! Jest! Praga! Jesteśmy pierwszym kamperem, prawdopodobnie pierwszym, który zmierza w stronę Pragi. 1-0, 4-0, 2-4-4. A, O, B, C, C, D, E, E, F, G. 31. Tak, 31. 0, 4, 2. 2, 4, 4. Ile jest liter w polskim alfabecie? Okej, robimy próbę dzwonienia, ale strzelamy kilka numerów ogólnie. Nie ma, okej. Nie, dobra. Ja mam problem z prawidłowym numerem telefonu, jesteśmy już w Czechach. Dobry dzień. Oh, great. Oh, yeah, thank you so much. Okay, so I just need to check one thing. Okay, mamy tak, albo 5 osób jako postaci, 5 postaci. A jeżeli chodzi o osoby, to tylko Vera i Karol. 72, a tam było, czy wiesz, że minęło 40 lat, czyli od 82, aha, czyli 0. Czyli 0. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ostatni numer. O nie. Jeszcze finał. Jezus, obie to było to, please. Proszę, to ostatnia szansa. Dzień dobry, kto jeszcze raz? A to chyba pomyłka w takim razie. A pani bo to mamy tak zwaną dyntunię. Jest dyntka. Czy mogliśmy mieć błąd? Jeżeli postaci to 5, a jeżeli osób to tylko 2. Bo byli sklonowani, jakby było tak, parę razy Karol, to będzie parę razy Werka. Brawo! To znaliśmy. Pietra Pałac, po kolei, 4-1 teraz. Po prostu. Lecimy, wszystko. Oj, to pomyłka, przepraszam. Jestem pewien, że oni też nie wiedzą. No nie ma możliwości, że pierwsze wiedzą. Internet. So możemy wyszukać? Wpisać? Internet, internet. Ale na to mieliśmy, ale jaja. Chris Pasen, zaklejone taśmą, prank to był. Ale 5 bym nigdy nie powiedział. Praga, Praga, go, Praga! Aha, macie 30 minut, żeby jeśli wam się nie uda, prawidłowy numer otrzymacie 13.30. Okej, czyli będziemy opóźnieni po prostu. Poczta Okej. Czyli nie kurde, pół godziny to jest dużo opóźnienie, powiem. Szczerze, nie ma że inni to trafili, nie? Przegoniliśmy jeden kamper! Chyba, że będziemy zawracać. No nie, jedziemy cały czas 1,5 godziny. Ej, to będzie hit, jak my to wygramy ogólnie. Tak. Do Małeczka w sumie. Skoro no jakby i tak będziemy stać teraz. Krajwika. Ej, właśnie, to są jeszcze moje frytki, o. To możemy coś jeść razem. To weźcie tak, żeby były dostępne. Moi drodzy, ja wam przypominam, że we wszystkich Biedronkach w Polsce dostępne są nowe donuty ekipy. Oczywiście w dwóch smakach w środku, czyli truskawkowy, wieloowocowy i strzelający cukier na wierzchu. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wam smakują, bo moim zdaniem są mega dobre. Pracowaliśmy nad nimi naprawdę już długo i wspólnie właśnie wybraliśmy, że ten konkretny donacik jest najlepszy naszym zdaniem. Więc smacznego wszystkim życia. O, ej! 2-2! Nie! Proszę. O, ej, tak! Stacjonarne to na 2-2! 42 też dobrze mieliśmy. No ale nie gram. 5-4-4. 5 postaci z różowymi włosami? 5 postaci z różowymi włosami. Dobra! No, musicie dotrzeć do Pragi. No to dawaj, jedziemy do Pragi. Godzina z hakiem, jedziemy. Nie wiemy, którzy jesteśmy, nie wiemy, czy inni też zgadli, czy może nie zgadli tak jak my, ale wydaje mi się, że nie ma opcji. Czytajcie na głos. Kopertę znajdziecie w kamperze, w apteczce. Naszym głównym zadaniem jest odnalezienie kłódki z logiem Ekipa On Tour. Uwaga, informacja o tym, jakie zadanie dodatkowe czeka na was w Pradze, znajduje się w kopercie ukrytej. Waszym zadaniem głównym jest odnalezienie kłódki z lodem Ekipa On Tour. Praga, bezludne zdjęcie. Waszym zadaniem jest zrobienie takich zdjęć z takiej samej perspektywy. Na fotografiach nie może znaleźć się ani jedna osoba oprócz jednego uczestnika z waszej drużyny. Dobra, ja wiem, gdzie to jest, ja wiem, gdzie to jest. Ja nie wiem, to jest na rynku.
Ej, walimy to zadanie? Co? Idziemy od razu pod Kordę i Dafiną. Zobaczcie, że nawet jak stąd wyprosimy ludzi, żeby tutaj nikt nie stał. Tu jeszcze ktoś może siedzieć na dupie. Rezygnujemy oficjalnie? Tak. Oficjalnie rezygnujemy i lecimy na most Karola po kłódki. Mamy żółte kamizelki, dawali nam, żeby... O kurde! Żeby, wiesz, jakby się wypadek zrobił. Zakładamy, zakładamy, ja, no enter, no enter. No, easy no. Nie jest opisane, gdzie ma być uczestnik. To znaczy, że uczestnik może zasłaniać część zdjęcia, na którym są ludzie. Ej, dobra, wychodzimy, a wy wieście GoPro i pamiętajcie, żeby wziąć kamizelki. Oni pojechali szukać parkingu, bo jesteśmy w ścisłym centrum Pragi. Dokładnie. Stwierdziliśmy, że pójdziemy same szukać tych kłódek, tak, a oni zaparkują i do nas dojdą, więc... Tam jest zakaz, tam się nie da, tam jest park. O. Tak jakbyśmy byli w Krakowie na rynku. Dobra, mamy kłopoty. Mandat to jest na pewno 100 euro. Dobra, teraz tak, ja od tej strony, ty od tamtej. Dobra. To się moim zdaniem nie uda, bo stoimy tak przy samym moście Karola. Trzymajcie telefon, ja czekam tu chyba, nie? Czekasz? 15 minut masz. Taki kruch ci, to aż przyjemność po całej drodze. Ej, dobra, tutaj nie. Ja pierniczę. Słuchajcie, moi mili, jesteśmy w Pradze. I widzę, że jesteśmy od strony centrum, więc git. Oh my, ale pięknie. O nie, idźcie stąd! Idźcie stąd! Nie! Dobra, jak my znajdziemy, to powiemy wam, jak wy znajdziecie, powiecie nam. Ej, pomóżcie nam szukać, proszę was! Ej, to jest za ciężkie. Chodź, na chwilę coś ci powiem, bo już ją znalazłam. Tamtą stronę. Znalazłam cię, ale nie chcę mówić, bo jest tu inna drużyna. Ale bierzemy się, ale mamy bro. Przekowaliśmy, tak. Serio? Ja to patrzyłam. O kurde! A czemu to jest Patryk już? Oni byli za nami. A może tam jest ta kłódka? Chyba jest, bo oni mówili, że mamy. Dobra, ej, dobra, spieprzamy. Cześć. 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 Dobry dzień. Dobry dzień. Ale jaja. Ale jaja. Wyprzedziliśmy wszystkich. Mamy lokalizację. Mamy. Bo my stanęliśmy trochę na przypale. Nie mamy biletu i stoimy zaraz wejść tu na most. Trochę się zestresowałam, nie ukrywam. Jak to jest możliwe, że oni tu dojechali tak szybko? Pokaż, jak wygląda. Miejsce finałowe, ekipa Antur, jest naklejka bardzo ładnie. Fajnie znaleźliśmy. Oczywiście fajnie nam się poszczęściło, że tutaj stali, bo byśmy poszli pewnie gdzieś dalej. 17:37:58. Tak jest, dobra. Chodźcie. No name, no name na awaryjnych stoi. No name na awaryjnych. No name na awaryjnych. To my też na awaryjnych. Leć dalej, leć dalej. Zakaz. Nie, nie, git, git. Ale czekaj, jaka tam zona jest? Nie, dobrze, jedziemy. Ja pier... Tu parkujemy na chwilę na awaryjnych. Dobra, no co się może stać? Dobra, to jest 400 metrów, lecimy tu. Co się może stać? No gorzej go spolują, ale kto ma odpolować kamper? Zostawiamy ci telefon, jakby co, to jedziesz na ten parking, który zaznaczyłem. Parking autokary. Głupota totalna. Dobra. Nie mamy nawigacji, nie mamy nawigacji, nie zostawiamy przed parkiem. Jest tu z rzeki, rzeka jest naturalną nawigacją. Głupota. Mam ten kadr. Tak, tylko porównuj. Trzeba... Jedyne co, nie mogą być ludzie na ławeczkach, reszta jest git. Yeah, like we're in a TV program and we have a task and we need this bench to be empty. Dobra, zajebiście, mamy to. Ja pierdzielę, ale misja to była. Nie, ta pani była taka, myślała, że ja ich naganiam na coś, co się ona, że... O nie! Nie, wy tak mieliście taką przewagę, lecimy! Musimy jechać robić te zdjęcia. Nie. Ale dlaczego nie? Ale wiecie, że możemy nie być pierwsi, więc idź, stracimy. No i więcej gadamy, tak, my robimy głupie rzeczy. Jedziemy czy nie? Tak, papierkami, szybko, na dole od jednego. Jedziemy. Do tego miejsca. Jest 3-1, jedziemy. Jedziemy. Do tego miejsca. No dobra. Nie. Do widzenia. Jedź. Jedzie. Ej, oni dopiero idą na ten most. Dobra, nie. Ej, dobra, nie robimy zdjęć. No bo mamy, wszyscy tu są. Yes! Let's go! Ej, wszyscy tu są, Karol jest ostatni. Tak. I wygraliśmy, jak dojedziemy pierwsi. Ja, Natalka, tobie podawałem te koordynaty. Gdzie ty je zapisałeś? 4-9. Nad jeziorko. 2 godziny do Niemiec. Do Niemiec. Halo? Nie, panie Polandia. Ale lecimy. Kurde to, ale dwie były grupy. Może tam. Dobra, jest. Masz? Trzeba pisać. 4-9, 2-8-2, 5-5-4. Sprawdźcie sobie. Dobra. Bo później nie wrócimy. Zróbmy fotę, bo dwie grupy już zdobyły, więc nie będziemy przed nimi, nie ma szans. To jest zadanie właśnie dla kogoś, kto przyjedzie i wie, że nie jest pierwszy. Tak. I widział innych, jest pewien. Idzie sobie zrobić zdjęcie, dodatkowy hajs. Moim zdaniem idziemy na zdjęcie. Dobra, to chodź na to zdjęcie. Widz,
on nam pomoże, wiesz czym? No. Zatamować ruch. Aha, dobra, no tak. Dobra, to jest tu. To jest tu. Dobra, to no. Nie, to bez problemu. No dawaj, ja no to już! Dawaj, z lewej! Zatrzymaj ludzi! Dobrze, dobrze, to jest z bardziej z lewej! Dobra, jest! Nie ma nikogo, Ale na, to jest tam! No tam, ale ja wiem, jest tam. Ale ja mam już GPS do tego. A zobacz. Masz, aha! No jest! O, dzwoni! Wujas, a co mamy zrobić w tej sytuacji? Na drużynę numer 2 zostaje nałożona kara. Przy wyprzedzaniu tamtego kampera, no to przyspieszyliśmy trochę, żeby go po prostu minąć, żeby dla mnie... Powinniśmy się poruszać z prędkością 80, tak? No. Teraz maksymalna prędkość niebieskich to 79 km na godzinę. Jak oni nas teraz wyprzedzą? Ej! To będzie najbardziej mozolny wyścig. O Boże. To jest to, Karol? Jak to bez ludzi zrobić? To jest to? Tutaj. Dobra. Tak jak teraz, Kat. Musimy mieć kogoś do pomocy. Karol robi zdjęcie tego rzeczy bez ludzi, bo tu jest bardzo dużo ludzi. Możemy stanąć i na przez 2 sekundy mówić, żeby tu przechodzi. Karol robi z tamtej strony, wystaj, dobra? Tak. Ej, ci ludzie widać tu tam? Widać. Widać. Please, my friend. Skok, gdzie? Szybko, sorry. Tam. Tam ci, poczekaj, tam ci, bro, tam na końcu. Please, go forward. Widać kogoś tam, no, please, one second, it's very important. Dobra, stój, tam kogoś widać, can you move, please? Wait, move one second, okay? Please. Tu, teraz. No nie dam się wychylił, ktoś patrzy. Please, don't move there, please, one second. Dobra, stój, jest. Zobaczcie jak blisko, lecimy tu po tirze. Ale będą na nas trąbić, słuchajcie. Tak, to jest to! To jest to! Tak! To jest wyprzedzanie, tak powinno Tiro wyglądać nasze wyprzedzanie wtedy. To jest wyprzedzanie na tira. Ramosy! No nie! No nie, ale no wygrają z nami, no nie! To możemy tak się bać! Nie! Zablokowaliśmy ruch. Patrzcie, ludzie idzie. Nagrywaj to, stary. Cały ruch został zablokowany. Prawdopodobnie jesteśmy ostatnią grupą, bo nie spotkaliśmy tej niby czwartej tutaj. Zostały nam tylko te zdjęcia. Jeszcze na mnie zaliczą za wystający bark gościa i koniec. Otwierać! Mamy to! Kochani, pamiętajcie, najnowsze donaty ekipy, nowość już w sklepach, we wszystkich Biedrogach w Polsce. Dwa smaki w środku, polewa z zastrzeliającym cukrem pyszności. Zachęcam do kupowania, dajcie znać, czy wam smakują. Mokre jest wszystko! To jest najbardziej hardcore piwo w moim życiu, nie? O kurwa! No i klasa! Wykąpany, świeżutki. Gdy tylko wszystkie drużyny odgadły koordynaty finałowego miejsca, wystarczyło chwilę poczekać, aż któraś z drużyn zjawi się tam jako pierwsza. Jadą za nami, są za nami. Daleko. Dobra, czekaj, dobra. Czekaj, jeszcze nie. Ostatniego miejsca, Dobrze, poproszę kapitanów. Gratulacje. Pierwszego miejsca. Gratulacje. Drugiego miejsca. Ja nie umiem w to p***a uwierzyć. Ja pierdziele, ej. Król, jak się stało? Zostały nam 2 minuty do celu. Tak. Jesteśmy ciekawi, czy jesteśmy pierwsi, bo tak jak wam mówiliśmy, spotkaliśmy się w Pradze zresztą.
Gratuluję trzeciego miejsca. Trzecie? Wow. Tak myśleliśmy, że drugie albo trzecie. U nas Werka się zatrzymała na Tyrolce przez 15 minut, ją ściągali tak, jeszcze dodatkowe. Tak, to było półtora godziny jakby pomiędzy nami. No. Nie mam pojęcia jak to się stało. Ja też. Tak. My też nie. Chwilę musieliśmy poczekać na ostatnią drużynę, ale na szczęście dojechała również w finałowe miejsce. Wygrani! Prawie się udało. Jest! Pierci! Siemanko! Nie wiem. Półtorej godziny? Godzinkę. Ale jesteśmy przegrywy. Nie jesteśmy, bo oni nie jutro nadrobimy. Mi wystarczy tylko jedna informacja. Czy ktoś odgadł numer? Jak nie, to nie czuję się w ogóle przegrany. Ja też. Tylko wy nie odgadliście. Serio? Tak myślałam. Tak. Nie, troll. Tak. No to wracamy do Krakowa. Na drodze brali kogoś telefony, sprawdzać. Jakie telefony? To można, tak? No jak się ze swoich korzystać. Można, tak? Nie, no bez jaj. To wiecie, że trzeba było ludzi zatrzymywać. Ale my nie wiedzieliśmy o tym. Myśleliśmy, że nie można używać technologii. My zrobiliśmy prawie 200 telefonów, bo mieliśmy tyle kombinacji, nie trafiliśmy. No tak! No i wreszcie nadszedł czas na finał pierwszego odcinka. Ile zdjęć wykonaliście? Zero. Ile zdjęć wykonaliście? Zero. Dobrze. Ile zdjęć wykonaliście? Dwa. A wy? Ile zrobiliście zdjęć? Jedno. Czyli mamy 3 zdjęcia, co oznacza, że w puli macie 2 razy po 100 euro i 2 razy po 200 euro. Które sobie wylosujecie. Nie, jeżeli macie 2 dobre zdjęcia, to macie tak pierwsze miejsce, nie? Aha, okej. Okej. Czyli patrz, czyli dobrze to powiedział wtedy Karol. Jezus, pod tym. Dobrze się powiedziałem. Że jak już wiedzieliśmy, że czas jest słaby, to okej, zróbmy chociaż zdjęcia. Dobra, słuchajcie, zaliczone macie obywatelstwo. Jest! Dobra, ale to nie. Żeby Karol podejść tutaj, to dobrze wylosuj. Jedną kopertę. Dobra, to 2. Ty też bym to wziął. To biorę to. Dobra. Gdzie dużo tu jest? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 euro. Że macie tu? 100. 100 euro, 300 euro. 100 euro do naszej puli. Słuchajcie, te pieniądze, które macie, to są wasze pieniądze. Możecie je wydawać, możecie z nich kupować sobie rzeczy, możecie je potrzebować. Różne, nie? Okej, właśnie. Zanim przejdziemy do finału, pamiętajcie, że we wszystkich Biedronkach w Polsce są nowe donuty ekipy. Z 2 smakami w środku i strzelającym cukrem. Polecam wam je ślicznie, bo naprawdę są przepyszne. W takim razie zapraszam drużynę 4. O, ale jest jakaś koperta. 100, no. No to dobra, do koperty. 400. Wy byliście trzeci. A, racja my. Miejsce drugie. Miejsce drugie. Łeb. Słuchajcie, to był wyścig o 1 km na godzinę. 300 euro, dobra. 300 euro, dobrze. Ale oni byli ostatni, 400. No, ale dobrze. I gratuluję, miejsce pierwsze. Miejsce. Przeliczcie sobie. Brawo. O kurwa. 650 razem z tamtymi, tak? Yeah! Underdogs. Proszę państwa, z ostatniego miejsca będę się tym szczycił do końca wyjazdu. Tak naprawdę na dzisiaj to tyle. Wow! Największa wygrana. Teraz już wiem, że tak naprawdę więcej było dobrych decyzji niż złych. Tak, tak.